Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni kucharza, pizzermana z doświadczeniem lub bez. Możliwość przyuczenia, wysokie zarobki i możliwość zakwaterowania. Kontakt 731 157 592. Dzień dobry Państwu, Kamila Krawicka-Brele, zapraszam na wydarzenia. Od kilku tygodni trwa przebudowa drogi powiatowej na odcinku Bolesławiec-Stare Jaroszowice. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota ponad miliona złotych. Droga relacji Bolesławiec-Stare Jaroszowice to jedno z kilku zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat bolesławiecki w bieżącym roku. I wszystko wskazuje na to, że już wkrótce się zakończy. Prace obejmowały przebudowę jezdni drogi o długości prawie 4 km, w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach, wiążącej i ścieralnej, wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej. Prace ziemne związane z odtworzeniem rowów, odbudową przepustów i zjazdów. Do tej pory wykonano wszystkie roboty ziemne wraz z przepustami i ścinkami, położono warstwę wiążącą i siatkę wzmacniającą. Obecnie trwa układanie warstwy ścieralnej, a w przyszłym tygodniu zaplanowano ułożenie poboczy i prace wykończeniowe. Zadanie współfinansowane jest w 80% ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Dróg Samorządowych, w pozostałej części przez powiat bolesławiecki, gminę miejską Bolesławiec oraz gminę Bolesławiec. Zakończenie robót planowane jest do 15 września 2020 roku. Do Nadleśnictwa Bolesławiec zjeżdżają się grzybiarze z całego Dolnego Śląska. Piękny, nie? No, opłacało się przyjechać. Tak? Opłacało. Torby i kosze w tym roku są zapełniane po brzegi. To w lesie, to moje. W lesie. Jamy prawdziwej, tu no, jeszcze pół reklamy w prawie. No. Patrzcie pan. No. Jakie to grzybki. No, do Bolesławca zjeżdżają się grzybiarze z różnych stron. Bo tu przyjeżdżają w nasze rejony, ze Świdnicy, z Legnicy, z Jeleniej Góry. Wrocławia. To tu przyjeżdżają w nasze rejony. Teraz jest najlepsza pogoda. O, taka jest no, fajna, tylko trochę za dużo słonka, bo razi bardzo w oczy. Grzyba nie widać. Ciężko go zobaczyć. To zależy od sezonu, to zależy. Jak są grzyby, to są grzyby. Jak ich nie ma, no to sobie można nogi schodzić. Grzyby wykorzystywane są do przygotowywania różnych dań. Zupę będzie. Wczoraj jeszcze złapaliśmy trochę. To wystarczy do przyrządzenia, na przykład grzybowej. Życzymy smacznego. W Ogrodzie Japońskim w Przesiece w najbliższą sobotę odbędzie się ciekawe wydarzenie. 12 września w Przesiece odbędzie się ostatnie w tym roku widowisko multimedialne Legendy Japonii, opracowane specjalnie dla Ogrodu Japońskiego Małej Japonii. Będzie to historia kraju kwitnącej wiśni przedstawiona w nowoczesnej formule. Za pomocą światła, laserów i ognia, wraz z oprawą muzyczną. Głos lektora z kolei przeniesie Państwa w czasy samurajów. Start zaplanowano na godzinę 20.30. Bilety są do nabycia online. 11 września wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski odwiedził KPSW. O celu wizyty powie Paweł Guszała. Wczoraj w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej odbyło się spotkanie, na które przyjechali m.in. dyrektorzy pogotowia ratunkowego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarki i Położnych oraz wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Chcemy pokazać, że są fajne perspektywy, jeśli chodzi o rynek pracy dla absolwentów kierunku pielęgniarstwa. Te perspektywy polegają po pierwsze na tym, że jest duże zapotrzebowanie w naszych szpitalach, że potrzebujemy tych absolwentów. Po drugie chcemy pokazać, że sytuacja finansowa wynagrodzenia również na przestrzeni ostatnich lat zmienia się, więc może być to fajna perspektywa zawodowa. Są naprawdę palące problemy, jeżeli chodzi generalnie o służbę medyczną. Przede wszystkim brakuje pielęgniarek, brakuje ratowników medycznych, brakuje fizjoterapeutów.
Brakuje dietetyków także w szpitalach, bo okazuje się, że no jest to oczywiście zawód jak najbardziej medyczny i są no szalone braki, szalone braki. My te wszystkie kierunki studiów zapewniamy. W związku z powyższym zapraszamy młodych ludzi do studiowania kierunków medycznych, a oprócz tego też mogą znaleźć coś dla siebie. Rekrutacja jeszcze się nie skończyła, jeszcze nie wszystkie kierunki jakby są zapełnione. Liczymy władze uczelni również na to, że wszystkie kierunki otworzą się i w październiku, prawdopodobnie 19, nastąpi inauguracja roku akademickiego. Zachęcamy do tego, żeby ten kierunek wybrali, ponieważ jest po nim praca i my jako Samorząd Województwa również wspieramy finansowo osoby, które taką decyzję podejmą o kształceniu się w tym kierunku. Dla studentów trzeciego roku pielęgniarstwa fundowaliśmy stypendia, czyli wspieramy naukę, kształcenie, a później przez 3 lata zachęcamy do podpisania umowy o pracę właśnie w wojewódzkich szpitalach. Zwłaszcza, że pracy nie brakuje. Ta inicjatywa jest bardzo dobra. Potrzebujemy wykształconych kadr, zarówno jeżeli chodzi o kadrę lekarską, ale szpital to też jest kadra pielęgniarska. My zatrudniamy około 650 pielęgniarek w tej chwili w szpitalu w Jeleniej Górze. 100, prawie 65 z nich to są z tytułem magistra, 400 pielęgniarek ze specjalizacją, także to jest bardzo duża i taka no, i potrzebna grupa zawodowa. Z zeszłorocznych danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że 56 tysięcy polskich pielęgniarek i położnych jest już w wieku emerytalnym. To około 20% wszystkich zatrudnionych w tych zawodach. To pokazuje skalę problemu. Teatr Odnalezione zaprasza na premierę spektaklu Malala, dziewczyna z kulą w głowie. Odbędzie się ono 12 września o godzinie 18 w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Bankowej. Wyjątkowy spektakl w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Malala, dziewczyna z kulą w głowie, na podstawie tekstu Elżbiety Chowaniec. Główna bohaterka w spektaklu Malala, dziewczyna z kulą w głowie, dołączyła do zaszczytnego grona ludzi walczących o prawa innych na świecie. Pierwsza premiera po długim czasie i wydaje mi się, że wyjątkowa premiera podczas września jeleniogórskiego. Spektakl, który bardzo mocno nawiązuje do aktualnej rzeczywistości, nie tylko polskiej, ale wydaje mi się, że przede wszystkim europejskiej. Świat usłyszał o Malali, kiedy w jej życiu wydarzyła się tragedia. W 2012 roku 15-letnia Malala została postrzelona i walczyła o życie. A na scenie zobaczą Państwo Klaudię Kręcisz i Jakuba Mieszałę. Spektakl, który jest bardzo intensywny, bardzo muzyczny, bardzo plastyczny. Premiera spektaklu Malala, dziewczyna z kulą w głowie, odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 18 w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Spektakl wystawiany będzie także w niedzielę, również o godzinie 18. Na zakończenie mamy dla Państwa jeszcze kilka istotnych informacji. Urząd Miasta w Bolesławcu przygotowuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy kolejnych dróg, jak i remontów prowadzonych w związku z nimi. Jedną z wielu inwestycji w miejską przestrzeń ma być rozbudowa miejsc parkingowych przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Prace przy opracowaniach dokumentacji potrwają do końca października bieżącego roku. W powiecie bolesławieckim na dzień 11 września mamy 212 osób zarażonych COVID-19, zaś 68 osób jest poddanych kwarantannie bądź izolacji. Liczba ozdrowieńców wśród mieszkańców powiatu bolesławieckiego wzrosła do 183 osób. Bolesławieccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn oraz kobietę, którzy mieli na swoim koncie kradzieże oraz unikali wymiaru sprawiedliwości, by nie odbyć kary więzienia. Zatrzymani mieszkańcy Bolesławca po zatrzymaniu od razu trafili do więzienia. 42-latek ma do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jego kompan 23-latek 7 miesięcy, a 34-latka spędzi w zakładzie karnym najbliższe 3 miesiące.
To wszystko, co przygotowaliśmy w wydarzeniach. Życzę Państwu pięknego weekendu. Do zobaczenia. Najbliższa noc przyniesie nam 13 stopni Celsjusza, zaś w sobotę temperatura wzrośnie i wyniesie 26 stopni. Wilgotność powietrza 58%, zachmurzenie częściowe. Ciśnienie w południe osiągnie 1022 hektopaskale. Wiatr do 11 km na godzinę z zachodu. Z soboty na niedzielę w nocy możemy spodziewać się 16 stopni, zaś w dzień 24 stopni Celsjusza. Zachmurzenie częściowe. Ciśnienie pozostanie na poziomie 1022 hektopaskali. Wiatr do 10 km na godzinę z kierunków zachodnich. Września na naszej antenie emitować będziemy program z cyklu Razem dbajmy o środowisko. W 6 odcinku mówić będziemy o zwyczajach pszczół. Produkcja filmu dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.